nazywam się Karol Anduszkiewicz, jestem Business Account Managerem w firmie Epson Europe, a jestem odpowiedzialny za zarządzanie linią produktową, jaką są projektory oraz akcesoria projekcyjne firmy Epson. Jak wiemy, Epson jest twórcą technologii 3LCD, która jest wiodącym produktem w kwestii odwzorowania kolorów. Epson jako pierwszy wprowadził nową miarę jasności, która podaje jasność nie tylko światła białego, ale również natężenia światła kolorowego, co pokazuje, myślę, że wszystkim, pokazuje resellerom, pokazuje end-userom możliwości tych urządzeń pod każdym względem. To, co w najbliższym czasie będzie się działo, to mam nadzieję, że bardzo mocny rozwój linii, w których jesteśmy już mocni, a więc home cinema, kino domowe, w którym Epson ma, myślę, że pokaźny udział w rynku, to pokazują wszelkiego typu wyniki. Nowe modele, które były pokazane na targach w Berlinie, na targach IFA, które będą jeszcze przed gwiazdką dostępne w sprzedaży, myślę, że bardzo spodobają się zarówno end-userom, jak i resellerom. Kolejna grupa produktowa to sprzęt przeznaczony do edukacji, czyli projektory wyposażone w przystawki interaktywne, które mogą zastąpić swobodnie tablicę interaktywną, projektory typu short throw, typu ultra short throw, które też już są bardzo dobrze rozpoznawalne na rynku edukacyjnym, bardzo lubiane przez szkoły, bardzo lubiane przez naszych partnerów biznesowych. Kolejna gałąź to projektory instalacyjne, które to częściowo nie do końca znane w Polsce jeszcze do tej pory, natomiast tutaj jako Epson możemy pochwalić się bardzo szerokim portfolio produktowym, projektory od 6000 lumenów do 10000 lumenów z możliwością edge blendingu, stack eventów, jak swój kanału w tym kierunku. Najbliższy czas to dość duże zmiany w linii produktowej, spore zmiany też w podejściu do resellerów. Myślę, że wszyscy będą z tego zadowoleni i liczę na ciekawą współpracę z kanałem.